Ścieżka. Szkodliwe i mądre coś nie mam. Ja tym razem mam, wpisałem prawnik. Ja wpisałam gałę. Ja guzik z pętelką, guzik z pętelką, ja Magda. Nic. Tłumacz się, dlaczego jestem szkodliwy. Już moja kolej jest? No to moje 30 sekund na wyjaśnienie, dlaczego gała jest mądry i szkodliwy. Mądry tak ogólnie czasem wydaje się być życiowo, czasem powie coś mądrego. No ja nie wiem. Ale zazwyczaj to, co powie, to jest też od razu szkodliwe, bo to jest jakaś złośliwość w stosunku do kogoś i komuś psuje się humor, albo nieprzyjemność i komuś jest bardzo przykro. Na dodatek jeszcze wszędzie rozrzuca swoje rzeczy i swoje śmieciuchy i to jest szkodliwe dla środowiska. Rozumiem. Nie to chyba jednak 3-4. Przekonuję. Czyli po gdyby nie dwa to, punkty, to dwie kategorie dla Magdy. No i z Sylwkiem, z prawnikiem się nikt tutaj nie kłócił. A ja A, jeszcze z Putin. Nikt nie kłócił. Ale z Putinem też nikt nie zakwestionował, więc dostajecie dwa punkty z bazy. No cóż. Szpulka numer 5. Brzydki. Co masz? Wokalista budki suflera. Nie no ja mam moje włosy jak są przetłuszczone. A ja mam, że troll. Ja mam kiepski obraz. Ja mam nos Baby Jagi. No jest tu guzik z pętelką do trolla. Ja no, guzik z pętelką do wokalisty budki suflera. Dobra, to najpierw u Patrycji. Widziałam na żywo. Dobra, na dworcu starsz. Głosujemy, głosujemy. 3-4. Jeszcze jest troll. Tłumacz trolla. Trolle wszelkie znane ludzkości opisy i wizerunki trolla sugerują na jego ogromną brzydkość. Tak. Nie, a te trolle tak. Absolutnie nie. Właśnie. Te trolle zabawkowe też są brzydkie. Mam takie nosy, co? To jest twoje subiektywne uczucie. Mi węża nie zaliczyliście. Ale cała kategoria jest subiektywna, gdyż brzydkość jest subiektywną rzeczą. No ale jest coraz fajnymi trollami. Dlatego ja uważam, że trolle są brzydkie i te kolorowe i te skandynawskie. 3-4. Punkty z guzików. Tyle, ile guzik ma dziurek, tyle jest punktów. Wpisujemy pod kategorię bonus. 0. 4. I sumujemy wszystkie punkty. 2, 4, 5, 7, 11. 2. Co? 6 nad gałą, zaraz do przodu. Patrycja? 5. No trzeci. Jestem ostatni. Jest. Ale zostałeś główną gwiazdą.